Witamy naszych widzów w informacjach telewizji Dami z Legnicy. Dziś w serwisie powiemy przede wszystkim o tym, co działo się w mieście podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będzie też o pomocy, jaką dla bezrobotnych ma w tym roku Urząd Pracy. Zapraszamy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała również w Legnicy. W 28. finale legniczanie pobili rekord, jeśli mowa o zebranych pieniądzach. Wstępnie mówi się o ponad 240 tysiącach złotych, choć to nie wszystkie jeszcze zliczone datki. 12 stycznia w mieście sporo się działo. Na ulicach Legnicy kwestowało ponad 200 wolontariuszy w różnorodnym wieku. Ich puszki pełne były datków. Przechodzi się i osoby same podchodzą i wrzucają te pieniądze i przyklejamy serduszka. Jest ten uśmiech na twarzy, że się dorzuca te pieniądze do tego. Bardzo pozytywnie. Ludzie naprawdę chętnie z nami rozmawiają, chętnie wspierają całą akcję, więc naprawdę zarówno my jako starsi, jak i młodzi naprawdę są pełni zapału i chęci do pracy na rzecz dzieci, ogólnie osób potrzebujących. W harcerstwie to jest rok. Związek Harcerstwa Polskiego wspiera całą akcję, więc trudno znaleźć jednoznaczną osobę, ale z miłą chęcią wspieramy to jako instruktorzy, jako harcerze, tak jak tu zuchy, całą akcję. I dobro wraca. Czy ja byłem w formie osoby po prostu chodzącej zbierać, czy tego, to tak, czy tak, to co roku jakoś to wspierałem, żeby było. Same moje dzieci też z tego korzystały, z tych sprzętów, więc na pewno to pod jakąś postacią zawsze do ludzi wraca, więc trzeba po prostu wspierać takie akcje, które po prostu są takim zrywem społecznościowym, które poszczególny człowiek pojedynczy nigdy by nie zdołał zrobić, a w grupie światowej, bo to na rzecz świata naprawdę można zrobić dużo dobrego. Chętnie, jest super, mega miła atmosfera, naprawdę, bardzo życzliwi ludzie są, przede wszystkim naprawdę, potrafią podejść się uśmiechnąć po prostu, nawet nie mają żadnych takich określonych wymagań, powiedzmy. Mnie akurat nie pytali i tak w miarę dużo wrzucają. Mnie jedna pani pytała, na co zbieramy, ale dosyć sporo wrzucają. Jest super. Chodzimy po ulicy, trochę zmarznięte i po prostu zbieramy. Ludzie są bardzo mili. W ramach WOŚP na legnickich ulicach naprawdę sporo się działo. Robiono wszystko, by uatrakcyjnić finał i by zwrócić uwagę legniczan, że dzieje się coś ważnego. Wśród niecodziennych atrakcji było morsowanie blisko 30 legnickich miłośników kąpieli podczas zimowej aury. Ile stopni ma woda w takim basenie? No myślę, że tam ma 4. Więc ciepło nie było. Ciepło nie było, ale dla nas to jest normalne. Jeszcze są zimniejsze temperatury wód, głównie w akwenach. Spore zainteresowanie wzbudziły sportowe samochody wyeksponowane w legnickim rynku. Nie mniej ciekawości w legniczanach poruszyła sowa, której można było z bliska się przyjrzeć i sporo dowiedzieć się o niej od opiekuna. Wiemy, że to może przyciągnąć gdzieś zainteresowanie ludzi, więc... I tak, i chyba działa. Tak jak widać. To może coś o tej sówce opowiedzieć. No jest to syczek Białolicy, jedna z mniejszych sówek występująca w Azji. Nie jest to nasz rodzimy gatunek, ale dzięki ludziom z pasją, takim jak my, czy niewielu innych w Polsce, można właśnie takie ptaszki podziwiać. To już nasza kolejna puszka i tak, ludzie chętnie dają. Chyba wolontariuszka się spisuje. Jedna z trzech. Nie, mało rozmowna dzisiaj jest, ale robotna. To jest najważniejsze. Dzisiaj chodzi o to, pomagamy i to jej się udaje. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to również licytacje różnorodnych przedmiotów i usług przekazanych na WOŚP przez darczyńców. Nie obyło się oczywiście bez koncertów i muzycznych wrażeń serwowanych legniczanom przez lokalnych artystów. Thank you.
W organizację muzycznych atrakcji w ramach 28. finału WOŚP intensywnie włączyło się Legnickie Centrum Kultury, które zaprosiło na koncerty do Akademii Rycerskiej. WOŚP z mocnym przytupem, dużo fajnej muzy, będą licytacje, za nami kilka koncertów zespołów, pojawił się zespół Lift Off, Air Strike, przed nami jeszcze Dealer Music Band i kolejne zespoły, które są dzisiejszego dnia w Akademii Rycerskiej. Na Legniczan czekał też niecodzienny pokaz świateł i laserów. Tegoroczne kwestowanie w Legnicy odbyło się bardzo spokojnie. W tym roku właśnie wyjątkowo spokojnie, nie mieliśmy żadnych incydentów z puszkami, wszystkie puszki całe wracały w kompletnym, że tak powiem, stanie. Żadnych incydentów ani od wolontariuszy, ani od policji, nic, żadnych zgłoszeń nie ma. Wszystko odbyło się bezpiecznie. Bezpiecznie i w szczytnym celu, mimo rosnącej liczby przeciwników akcji, Legniczanie pokazali kolejny raz, że po drodze im z Jurkiem Owsiakiem i pomaganiem. Gratulujemy wszystkim dobroci serca i przypominamy, że to dobro, które dajemy, zawsze wraca. 3, 4, 3, 2, 1. Pozostajemy w temacie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w Legnicy miała też wymiar sportowy. Już po raz szósty Legniczanie mogli wziąć udział w biegu z serduszkiem, z którego dochód w całości trafił do puszek WOŚP. Organizatorem wydarzenia był Legnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pobiegły dzieci, poszli nordikowcy z kijami Nordic Walking, no i pobiegli dorośli. W sumie wystartowało około 300 osób, ponad 250. Frekwencja dopisała jak co roku. Wpisowe było wrzucane do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i tym też przyczyniliśmy się do tej kwoty, którą Legnica uzbierała na rzecz WOŚP-u. Uczestnicy pokonywali dystanse w zależności od wieku. Dzieci biegały na dystansie 300 metrów, rodziny na dystansie 400 metrów. Nordic Walking, trasa około 1300 metrów, tak samo bieg główny na dystansie 1300 metrów, czyli spod Osiru do rynku, kościół Najświętszej Marii, katedra i z powrotem tutaj pod siedzibę Ośrodka Sportu i Rekreacji. Bieg z serduszkiem był zatem nastawiony przede wszystkim na ruch i zdrowie. Zdrowie zarówno tych, którzy biegli, jak i tych, którym będzie służył w przyszłości sprzęt medyczny zakupiony z pieniędzy WOŚP. W kategorii pań najlepszą była Anna Zaczyńska z Lubina, zaś wśród panów bieg wygrał Artur Gułaj. Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy otrzymał od ministerstwa 10 milionów złotych na projekty z zakresu aktywizacji bezrobotnych oraz 1 milion na Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Trwa już nabór wniosków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Od 13 do 17 stycznia trwa nabór wniosków osób, które chciałyby ubiegać się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w naszym urzędzie, które mają jakiś pomysł, które chciałyby uruchomić własną firmę, własną działalność, aby ubiegały się o te środki. W roku 2020 realizujemy 2 projekty unijne, w ramach których właśnie można ubiegać się o tą dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota, o jaką można się ubiegać, to 22 tysiące złotych. Obydwa projekty dotyczą różnych osób bezrobotnych. To jest tak zwany power, czyli adresowany do osób młodych do 30 roku życia i w ramach tego projektu realizujemy staże, szkolenia, bony na zasiedlenie, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne oraz refundacje na doposażenie stanowiska pracy. I drugi projekt, również unijny, to jest tak zwany RPO dla osób powyżej 30 roku życia. W ramach tego projektu można ubiegać się również o te środki na rozpoczęcie działalności, również refundacja dla pracodawców, prace interwencyjne, a także zatrudnienie dla osób powyżej 50 roku życia. Poza tym Legnicki Urząd Pracy zachęca do skorzystania z dotacji w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. To jest fundusz wydzielony z Funduszu Pracy, w ramach którego pracodawcy mogą ubiegać się o kształcenie ustawiczne, czyli szkolenia, studia podyplomowe, zarówno dla siebie, jak
i dla swoich pracowników, którzy są już zatrudnieni, żeby nie stracili swoich kwalifikacji, żeby byli dostosowani do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Termin naboru wniosków do KFS zostanie ogłoszony po 20 stycznia. Wówczas też ruszy rekrutacja dla pracodawców, którzy chcą utworzyć nowe miejsca pracy. I też ubiegać się o tak zwaną refundację na doposażenie stanowiska pracy w kwocie również wynikającej z ustaleń projektu, to jest 22 tysiące złotych. W tym przypadku należy jednak pamiętać, że istnieje obowiązek utrzymania takiego stanowiska przez 2 lata. W przeciwnym razie pracodawca będzie musiał zwrócić pieniądze proporcjonalnie do miesięcy zatrudnienia. Osiemnastego stycznia w sobotę w sali maneżowej Akademii Rycerskiej w Legnicy odbędzie się koncert noworoczny zespołu pieśni i tańca Legnica pod nazwą Noworoczne Draby. W cyklu tych koncertów czerpiemy z różnych tradycji około noworocznych, z różnych części Polski. W tej chwili będą przywołane tradycje żywieckie. Pojawią się pieśni, kolędy, pojawią się tańce, będzie oczywiście też muzyka z tamtych rejonów. Koncert jest biletowany, bilety do nabycia w Galerii Satyrykon. Zapraszamy Państwa serdecznie. Wydarzenie może przypaść do gustu wszystkim, niezależnie od wieku. Może też być ciekawym doświadczeniem z zakresu wiedzy o folklorze. Jest to muzyka ludowa, tak? Muzyka folklorystyczna, muzyka tak naprawdę przyjemna dla każdego. Tutaj tak naprawdę mogą się pojawić całe rodziny, od maluchów, poprzez dorosłych, młodzież oraz seniorów. Będzie to na pewno ciekawe dla każdego, ponieważ pojawią się te tradycje związane i z Nowym Rokiem, i ze świętami, czyli tym okresem, który teraz jesteśmy. Koncert rozpocznie się o godzinie 17:00. Wejście zaplanowano od ulicy Ojców Zbigniewa i Michała. Bilety to koszt 15 zł dla dorosłych i 10 dla dzieci. W najbliższy weekend 18 i 19 stycznia w hali sportowej w Lubinie przy ulicy Odrodzenia odbędzie się 2-dniowa wystawa psów rasowych zorganizowana przez Legnicki Oddział Związku Kynologicznego w Polsce. Na wystawę przyjadą czworonogi z 19 krajów świata. Goście z 19 krajów, oczywiście najwięcej z Polski, ale i z takich egzotycznych krajów jak Japonia, czy nawet ze Stanów Zjednoczonych, z Tajlandii. Oczywiście też Europa, Grecja, Francja, dużo Czechów, trochę Niemców, no ale najwięcej oczywiście Polaków. Jak dotąd zgłoszono 2288 psów z 233 ras. Wystawa rozpocznie się już o 10 w sobotę, ale konkurencje finałowe zaplanowano na 16. Psy oceniane będą przez 16 sędziów. To są wszystko sędziowie rangi międzynarodowej. Konkurencję tą najważniejszą, best in show, będzie sędziowała sędzia z Kanady, Wendy Anderson. Także są sędziowie z Europy, z Polski, no i właśnie ta pani sędzia, która jest naprawdę uznanym specjalistą w świecie. Na miłośników i właścicieli psów czekają też stoiska z różnorodnym asortymentem, zarówno w zakresie pielęgnacji, żywienia, jak i zabawy i rozrywki. Sklep Intermarché pomyślał o tych, którzy nie lubią robić zakupów lub zwyczajnie szkoda im na to czasu. Od 15 stycznia ruszyła usługa Drive, czyli robienie zakupów przez internet i odbieranie ich już gotowych i spakowanych. Wystarczy wpisać w internecie drive.intermarché.pl, by znaleźć się na stronie, gdzie pod słowami "Zobacz dostępne sklepy Intermarché" znajdziemy listę tych świadczących usługę Drive. Klient składa zamówienie w internecie. Wybiera sobie produkty, widzi wszystkie promocje, może sobie wybrać rodzaj danego produktu, ilość tego produktu. Takie zamówienie przesyła do nas. My otrzymujemy takie zamówienie na taki kolektor, na którym widzimy te zamówienia klientów. Ten kolektor prowadzi nas po sklepie i wskazuje miejsce, z którego mamy pobrać dany produkt dla tego klienta. Gotowe zakupy klient może odebrać najwcześniej po 2 godzinach od złożenia zamówienia. Można też określić późniejsze godziny. Wszystko zależy od tego, jak nam pasuje. Jedynym produktem, jakiego nie można kupić przez internet, są wyroby tytoniowe. Na takim zamówieniu widać od razu, na jaką wartość złożyliśmy zamówienie. Można to zamówienie zapłacić od razu przelewem. Można też zapłacić przy odbiorze kartą płatniczą. A zatem sprawa jest prosta. Wchodzimy przez internet, otwieramy zakładkę, wybieramy sklep, logujemy się i działamy. Później wystarczy przyjechać do specjalnego boksu. Jest to specjalnie przygotowany boks, gdzie klient nie stoi na parkingu zewnętrznym, tylko w tym boksie.
informuje nas o swoim przyjeździe w określonych godzinach oczywiście, które wcześniej zadeklarował, wysyłając zamówienie. Zaraz pracownik podjedzie i przekaże klientowi to zamówienie i klient nawet nie wysiada z auta, zapłaci kartą i koniec zakupów. Każdy klient, który złożył nas zamówienie, pierwsze swoje zamówienie, otrzymuje torbę od nas gratis. My oczywiście, jeżeli klient w zamówieniu zaznaczy, że chce torby jednorazowe, my oczywiście pakujemy towar od razu do toreb i przywozimy klientowi w torbach i w tych torbach wkładamy do bagażnika. Podczas robienia w internecie zakupów w Intermarché istnieje możliwość zaznaczenia, czy żądany produkt ma być dokładnie taki, czy istnieje możliwość zamiennika, gdyby go akurat nie było. W Polsce w sieci Intermarché działa w tej chwili z usługą Drive około 10 sklepów. Dziś to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny serwis w przyszłym tygodniu.